Hej, hej, witam w piękny deszczowy poranek. Postaram się wam go nieco rozjaśnić nowym filmem. Dalej pozostajemy w Śródziemiu i przyjrzymy się dzisiaj kolejnemu wypożyczonemu mi do recenzji zestawowi. Secik będący zasadniczo rozbudowanym battlepackiem do zmajstrowania bitwy między elfami i orkami. LEGO Lord of the Rings Hobbit 79012 Armia Elfów z Mrocznej Puszczy. Jest to, a właściwie był, stanowczo jeden z zestawów, które kupowało się głównie ze względu na minifigurki, ale jak ktoś lubi sobie pobudować jakieś fortyfikacje, to tutaj miał ku temu okazję. Jedyną budowlą w zestawie są takie umocnienia, czy ala mury obronne, mocno w elfickich klimatach, bo budowane są one w spore drzewo, będące zarazem wieżą obserwacyjną. Wiadomo, elfy zawsze blisko natury, zarówno w czasie pokoju, jak i na wojnie. I jakkolwiek nie jest to moim zdaniem bardzo pasjonująca konstrukcja, to zawiera ona kilka ciekawych elementów oraz bawialne funkcje, które w tym konkretnym wypadku wyjątkowo mnie rozczuliły. Całość można sobie trochę konfigurować, bowiem ściany mają połączenia zawiasowe, także można to sobie bardziej rozłożyć albo skompresować, można rozbudowywać, gdyby tak mieć więcej niż jedną sztukę zestawu. Tutaj po lewej przyczepiłem na dodatkowego pina mini komponent, który teoretycznie powinien być osobno, ale ja wolałem go przyczepić. Taki ala postument, ołtarzyk, takie rzeczy mi to przywodzi na myśl, gdy na to patrzę, bo jest tutaj ta mikrofigurka, która wygląda jak posążek bożka albo po prostu niezidentyfikowana rzeźba. Generalnie służy to jako stojak na dodatkowy łuk. Jak wspomniałem, najlepiej to doczepić do reszty. Im mniej luźnych małych pierdółek, tym zestaw lepiej się prezentuje. Tak uważam. Konstrukcja łączy w sobie piaskowe mury z wstawkami jakby z drewna i kamienia, uzupełnione dodatkowo roślinnością. Bardzo się tutaj wizualnie wyróżniają przepiękne tarcze. Występują w ilości 2 sztuk, mają na sobie bogaty, kojarzący się z elfami wzór. Wystąpiły tylko w tym zeciku. Jest to co prawda trochę takie dziwne, zostawiać tarcze na zewnątrz murów, no ale zawsze ubogaca to trochę budowlę i może posłużyć ludzikom w ramach wyposażenia. W centralnej części mamy za to ukrytą, tajną broń elfów. Wygląda jak wystający mały konar, ale to tylko pozory. Z tyłu widać wyraźnie, że da się to wypchnąć. Jest to nic innego jak pocisk do pstryknięcia. Tak elfy opanowały trudną sztukę wytwarzania drewnianych rakiet obrabianych przez najlepszych bojowych snycerzy. Jak ork dostanie z takiej w papę, to nie w kij dmuchał. Hehe. Idąc dalej mamy gruby pień drzewa, albo po prostu masywną drewnianą zabudowę. Z tyłu znajduje się w niej mała wnęka, w której postawiono beczkę. Można z niej pobrać malutki skarb w postaci klejnotów, takiego dedykowanego i takiego symbolizowanego groszkiem, zupełnie jak w zestawach z lat 90. Na górze zaś mamy sporą ośmiokątną platformę pokrytą gałęziami z listowiem, być może zbudowaną wokół korony drzewa. Jest ona osadzona na obrotnicy, więc możemy tym pokręcić. Od przodu pobudowano blanki, a między nimi zainstalowano kolejną funkcję zabawową. Mamy tu katapultę ukrytą pod gałęziami. Naciskając na nią odsuwamy jednocześnie na bok listowy. Taki dodatkowy bajerek. A żeby było zabawniej, nie jest to katapulta na pociski. Instrukcja sugeruje, że za jej pomocą elfy skaczą na wrogów. Wystarczy wsunąć wojownika w wyżłobienie, nacisnąć i odwalić skok wiary orkom na łeb. Jest to takie kuriozalne. Wiem oczywiście, że to ma służyć temu, żeby dziecko uśmiechnęło japę, ale nie poradzę. Na myśl, że te dostojne, wyniosłe, tolkienowskie elfy wystrzeliwują swoich z katapulty, jak w jakimś filmie z serii Jackass, nie jestem w stanie powstrzymać śmiechu. Autentycznie mnie to rozweseliło. Jeśli zaś przyjdzie orkom szturmować te mury, to mogą się wspomóc taką oto drabiną zakończoną wydatnymi hakami z pazurów z Hero Factory. Prosta konstrukcja, ale wygląda przekonująco. Zbiór minifigurek jest tutaj naprawdę pokaźny, jak na nieduży zestaw. Mamy dwóch atakujących orkasów, w tym jednego dosiadającego warga oraz trójkę szeregowych elfów, dwóch łuczników i jednego goska ze sztyletem. A do walki prowadzi ich nie kto inny jak sam władca Mrocznej Puszczy i ojciec Legolasa, Thranduil. Orkowie to przepiękne paskudy, jakkolwiek to brzmi. Nie ma co, klasa minifigi. Uwielbiam w nich to, jakie są straszne, błyszczą tymi żółtymi ślepiami, szczerzą kły. Na druhy na torsach i nóżkach też fajowe, z kościanymi elementami pancerzy. Jeździec warga ma dodatkowo ciężkie naramienniki z kolcami. Tak poza tym są to identyczne figurki, z tymi samymi nadrukami. Ponieważ nie mają żadnych hełmów, główki mają tylko po jednej mordce, za to z tyłu pokuszano się o nadruk rzadkich włosów. No świetne brzydale, szkoda, że nie ma ich więcej. Przydałby się taki jeszcze może jeden, żeby te orcze siły miały nieco większe szanse z przeważającymi tutaj elfami, ale taka parka też cieszy. Przynajmniej mają do pomocy groźnego warga. Te potworne wielkie wilki w adaptacjach Władcy Pierścieni i Hobbita zostały przedstawione jako hienopodobne potwory i figurka LEGO doskonale takowe przedstawia. Powstał jeden odlew warga w 3 kolorach. Każdy występuje w innym secie. Tutaj mamy ciemnobrązowego. Piękny jest. Morda jest idealnie paskudna, zaznaczoną grzywą, brudnymi oczami i paszczą najeżoną zębiskami. Ogon wykonano z gumowatego tworzywa, żeby zapobiec złamaniom. Na wieczora zakłada się klasyczne siodło, albo tak jak koniki i inne tego typu większe zwierzęta, można mu zaślepić dziurę w grzbiecie klockami w kolorze futra. I tak powstaje warg nieosiodłany. Trójka szeregowych elfów też prezentuje się wybornie, utrzymani w takim ala leśnym kamuflażu. Łucznicy mają kaptury, a kolega ze sztyletem uplecione włosy. Sztylet to swoją drogą fajny recykling, ostrze czasu z serii Prince of Persia. Fajnie tutaj w sumie pasuje, bo jest takie ozdobne dosyć. Piękni wojownicy o poważnych obliczach.
Najbardziej efektowną figurką jest to naturalnie Thranduil, głównie z uwagi na dedykowane mu włosy z tą oplatającą głowę a la koroną. No wygląda to mega ciekawie, dlatego piękny strój, miecz do trzymania i pelerynka. Mam tutaj tylko jedno zastrzeżenie, z uwagi na to, że płaszczek jest ze sztywnego materiału i trochę wybrzusza się na karku po założeniu, włosy odrobinę dociskają go z tyłu, przez co materiał gniecie się. Aczkolwiek z tego co zauważyłem, da się go naprostować i to bez prasowania. Thranduil jest wyjątkową figurką, władcę elfów znajdziemy tylko w tym zestawie. No i oczywiście wszystkie elfy po obróceniu główek będą krzyczeć! Z pewnością był to najlepszy zestaw pod rozbudowę armii elfów. Konstrukcja może nie należy do najciekawszych, ale zawsze mogła dostarczyć klocki do własnych projektów. Za to minifigurki pierwsza klasa. Gdyby tylko rzucili tu jeszcze jednego orka, byłoby już perfekto. No i szkoda w sumie, że podobny zestaw nie wyszedł z krasnoludami, przecież aż się o to prosiło. No i zmarnowany potencjał. Ale przynajmniej elfami szło się pobawić w życie w lesie. Tyle w tym temacie. Dzięki za uwagę, jak zwykle dziękuję koledze Michałowi za udostępnienie zestawu i pozdrawiam was również. Do usłyszenia.